Witam się, witam na zewnątrz. Piękna dzisiaj słoneczna pogoda, mimo że temperatury w nocy bliskie zera. Ale postanowiłam dzisiaj wyjść i nagrać Wam, co się zmieniło. Dużo, dużo tulipanów rozkwitło i plus żonkile, więc chyba myślę, że warto tą chwilę uchwycić. Kucnę sobie. Patrzcie, jakie piękne te żółte, nie? Jest teraz słoneczna pogoda, prawie południe, co one się w zasadzie pootwierały. Te żonkile. Narcyzy, nie żonkile. Przepraszam. One mają takie fajne tutaj środeczki. Porozkwitały, ale nie mają w tym roku aż tak dużo kwiatów. Po prostu. Ale jest. Fajnie. Tutaj jakieś takie późniejsze do rozkwitu. Te już przekwitły. Idziemy dalej. Głównie tulipany. Powiem Wam, że piękne, ale szybko strasznie przekwitają te tulipanki, nie? Także mamy czerwone. Tutaj fioletowe, one wcześniej już kwitły. Tamten praktycznie już przekwita. Tutaj bardzo ładnie sobie radzą te lilie. Tutaj chyba kot złamał. Także zobaczcie, jak to wygląda. Pooglądamy sobie wspólnie. No i będę miała też pamiątkę fajną. Te fioletowe. Piwonia. Zobaczymy, czy ona w tym roku zakwitnie. Dzień dobry. Tak. Kolejne te fioletowe tulipany. Także widzicie, jak to wygląda. Bardzo ładne. Te wiśniowe są bardzo ładne, bardzo ładne. Tutaj jeszcze coś będzie późniejszego. Rozkwitało. Także te pięknie wyglądają. Pięknie, pięknie. O, zobaczcie, jak maki wyglądają, nie? W środku mam nasiona maku. Rodowego trzeba by było już wysiać. Nie wiem, dostałam od koleżanki. Także zobaczymy, czy to mi wyjdzie. Ale chyba już bezpośrednio do gruntu to wysieję. Tutaj kolejne. Tutaj też narcyzy. Tu się schowały jeszcze tulipany czerwone. Czekamy, czekamy. Jeszcze troszkę. Myślę, że po 10 gdzieś maja, koło 15, 10, to trzeba będzie po prostu te dalie wyciągać i sadzić. Już tutaj ładnie te lilie. Tutaj się schowały jeszcze tulipany, fuksja, czy jak to się mówi. Zobaczcie, jak ładnie odbiła. Tutaj też kolejne te tulipany. Idziemy z tej strony teraz. A jeszcze nawet się mlecz znalazł. Mleczów jest, powiem Wam, masa. Ten jest piękny, bo on takie ma obramówki jakby. Tutaj jakby taki bardziej różowy, a tu w środku żółty. No ale te są fajne, właśnie mówię, jak maki w środku wyglądają identycznie. No i te też mają, widzę, żółte te środeczki widać. Pszczółki mają co robić. Tutaj mamy ten. A tutaj chyba późniejsze właśnie, takie te żółte, takie bardzo, bardzo późne. No pięknie na wiosnę te tulipany zdobią ogród, ale szkoda, że one tak szybko przekwitają. Powinny kwitnąć dłużej. One może góra do 2 tygodni i po tulipanach. Takie typowo wiosenne kwiaty, a potem trzeba dłużej czekać na coś, żeby urosło mieczyki i tak dalej. Trzeba wszystko posadzać. Mam tych burwiastych dużo, więc gdzie będę mogła, to będę je wsadzać. Tutaj te szafirki, jeszcze kolejny tulipan. Tutaj tulipany. Idziemy na drugą stronę. Tutaj bratków nie sadziłam, a jeszcze będą te później irysy. Irysy będą kwitły, to też one mają masę kwiata, liliowce. Nawet tutaj zobaczcie, jaki mlecz piękny.
Tutaj mamy czerwone bratki. O, jedzie ciągnik, będzie nas tutaj zagłuszał. Stokrotka ta, co sadziłam razem z bratkami, już patrzy, ile kwiatów ma. Nie będę teraz mówić, bo i tak mnie nie będzie słychać. Niech przyjedzie. O, ten taki aż pod ten jasny fiolet. Piękne. Bratki, takie oczka machają, jak ja to mówię, bratki. Dobra, na tą stronę. Dobra, tutaj kolejne bratki. Białe. Te są piękne tulipany, one takie. Jeden tutaj taką kępkę mam tych tulipanów. Takie fioletowo, jakby białe, z takim fajnym paseczkiem. Róże, jeszcze nic się nie dzieje. Głównie tulipany teraz królują w ogrodzie. Fioletowe. I te bratki bardzo ładnie. Tutaj normalnie na tym bratku to same kwiatki. Oczywiście kupne, jak wiecie. Mam nasiona bratków, ale coś, bo to 2 lata rośnie. Żeby było to dwuletnia roślina. Coś tam mam jeszcze z tych właśnie kwiatów jednorocznych wysiana. To się bezpośrednio jeszcze wysieje tutaj. Czerwone. Głównie te śmierdziuszki. Astry mi chyba nie zeszły, więc będę może je próbowała wysieć do gruntu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także takie. Jeszcze te są fajne. Te wam pokażę. Też bardzo ładne, takie nietypowe. Tutaj nic nie podeptać za bardzo. Zobaczcie. Ten tulipan. Żółty z takimi tymi obramówkami, jakby czerwonymi. Tulipanki. I tu. Kolejny tulipan. Sobie jakąś fotkę zrobię. No tutaj to wiecie, że jest to pole, które czeka na właśnie ten, na dalię. Ta jeszcze rozkwitła. Ja to nazywam babka, ale to prawidłowo jakoś inaczej się nazywa. Też mi porozkwitały. Tutaj druga pod różą. No i zobaczcie, ile jest tego. Przed koszeniem trawy. Ile jest mleczu? Mleczu, mleczu. Patrzcie, ale mimo, że to takie, wiecie, niby chwast, ale jak to się ładnie prezentuje, nie? Na trawie, takie żółte, nie? Masę tego jest, masę, masę. Dzisiaj być może będzie trawa koszona, także zobaczcie. Normalnie łąka kwietna z mleczu. Robią różnego rodzaju te miody, jakieś nalewki z mleczu. Ja się zawsze zabieram zrobić miód z mleczu i jakoś mi nie wychodzi. Poza tym już w pracy jest tutaj na drodze wyjazdowej. Też trzeba było gdzieś tam po prostu z tyłu, ale jest tego, nie? Także to na tyle. W tym, myślę, odcinku żegnam się łąką kwiatową z mleczu. Pa, pa.